jestem gdzieś, generalnie ja będę jestem długo jakoś tam, dzisiaj, ale do pewnej godziny nie. Ja też, znaczy generalnie będę tam mocno zajęty cały czas, ale do piątej siedzę co najmniej. Mamy link? No właśnie nie mamy. Nie mamy. Tutaj niby kolega mówi, że już powinien być, jest wysłany, ale coś... A obecna sesja bardzo zajmująca, czy... Tak, 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 czy bo teraz jest Brexit. No tak. A za chwilę będzie globalny pakt imigracyjny. A w głosowaniach będą jugadamty. Mhm. To taka w ogóle, ja uważam, że to jest rewelacyjna rezolucja. Rzadko z czym się tak zgadzam, jak z tą rezolucją tutaj. Mhm. Bo to jest pierwszy raz w historii, że różne grupy i różni sąsiedzi, Grecy, Francuzi, Polacy zwracają uwagę, no, że ta niemiecka polityka wobec tych rodzin rozbitych, no jest... Mhm. Barbarzyńska po prostu. Dzisiaj będzie głosowana ta rezolucja, tak? Mówienie po polsku, po grecku czy po francusku. To jest, że dziecko musi rozmawiać z matką w języku, w którym nigdy nie rozmawiało. Z matką na przykład, czy z ojcem. I tak, tak. To będzie głosowane o 12 w turze głosowań. A kto przygotowywał ten raport, tą rezolucję? Prawdę mówiąc, nie wiem, kto jest promotorem. Od początku tak się... Skupiłem na tekście, że jeszcze nawet nie spojrzałem. Bo ta...
rodzina. Tak. Dzień dobry, Agnieszka Waś-Turecka. Witam Państwa z Brukseli. Ze mną jest europoseł prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek. Dzień dobry, Panie Marszałku. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, prawica Rzeczypospolitej zgłosiła w ostatnich dniach poprawkę do rządowego projektu ustawy budżetowej. Proponujecie 1000+ na każde trzecie i kolejne dziecko. Skąd ten pomysł? No dlatego, że rodziny wielodzietne odbierają jedynie 1/6 tej pomocy, a one są nadzieją Polski. Każda rodzina, która ma więcej dzieci, ona tak naprawdę daje nam tę nadzieję demograficzną, że będziemy istnieć jako naród. No, poza tym no, kobieta, która wychowuje 4, 5 dzieci, ciężko pracuje w domu. I to jest szansa na zagwarantowanie w Polsce tego, co Francuzi nazywają salaire maternel, czyli pensja macierzyńska, uhonorowania kobiet, które i rodziców w ogóle, no bo kobiety mogą pracować, mogą nie, poza domem. To jest uhonorowanie rodziców, którzy poświęcają swój czas dzieciom i w związku z tym mają cały szereg ograniczonych możliwości w życiu zawodowym. To zwykły akt inwestowania w przyszłość narodu. Wyliczyliście, że koszt programu wzrośnie o ponad 12%. Czy macie propozycję, skąd przenieść pieniądze? W całości mieści się w zwyżce przychodów budżetowych. Także jest to po prostu no, rozsądna decyzja o tym, w jaki sposób możemy te pieniądze wykorzystać. Czyli ta zmiana, którą proponujecie, nie zmieni warunków programu na przykład na drugie dziecko? Ale absolutnie. Ona nie zwiększa deficytu. Ona zmienia tylko tą sytuację, że dzisiaj matka trójki dzieci dostaje 1000 zł, będzie dostawać 1500. No, matka czwórki dzieci dostaje 1500 zł, będzie dostawać 2500. 2500 to nie są żadne luksusy, a te kobiety ciężko pracują i przede wszystkim takie rodziny są potrzebne Polsce. Czas poświęcony dzieciom to jest inwestycja w wychowanie, w przyszłość narodu, w warunki również funkcjonowania naszych szkół. Także ten program ma same pożytki. My od dawna zapowiadaliśmy, że potrzebne są nowe instrumenty dla rodzin wielodzietnych i ten pomysł to zadanie spełnia. Czy macie już może jakieś informacje, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze tą poprawkę? Mam nadzieję. No, myśmy zgłaszali podobną poprawkę 11 lat temu, wtedy kiedy przeprowadziliśmy to
największą ulgę w podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci. Tą ulgę 1200 zł, rząd wtedy proponował 600, myśmy zaproponowali 1200, to przeszło. I okazało się nie tylko aktem solidarności wobec rodzin, ale bardzo korzystne dla gospodarki, dlatego że zwiększenie popytu wewnętrznego, kiedy przyszedł kryzys, kiedy ograniczyły się możliwości eksportowe, okazało się bardzo korzystne dla polskich firm. Dlatego ja wszystkich zachęcam. A czy w tym przypadku jest już jakaś deklaracja Prawa i Sprawiedliwości? No nie wiem, zobaczymy. No, Sejm jest wolny. Liczę na to, że ten pomysł będzie miał szerokie poparcie. Wyznacza kierunek i mam nadzieję, że przejdzie. Przeszedł 11 lat temu ten nasz wtedy pomysł pilotażowy. W tej chwili otrzymaliśmy dużo więcej w postaci 500+, ale pora naprawdę zagwarantować ten status potrzebny wielodzietnym rodzinom. A mówię jeszcze raz, to się wszystko wydaje dużo, ale naprawdę zastanówmy się rozsądnie. Matka czwórki dzieci, która dostawała 1500 zł, będzie dostawać 2,5 tysiąca i to naprawdę nie są żadne luksusy. Jej ojciec ciężko pracuje, żeby zagwarantować rodzinie przyszłość. Wszystkie badania pokazują, że ojcowie rodzin wychowujących dzieci wielodzietnych są bardziej wydajnymi pracownikami, więc ja wszystkich zachęcam do tego, żeby spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia dobra narodu, sprawiedliwości należnej rodzinom wychowującym dzieci i pragmatyzmu. No poza tym pamiętajmy, że im więcej dzieci, tym większe podatki płacimy. Bo podatki płacą nie tylko rodzice, ale również dzieci pośrednio przez VAT. No większe zakupy żywności, odzieży, podręczników dla rodzin wychowujących dzieci, tym większy podatek, a to musi być wyrównywane. Panie marszałku, mamy kolejny termin wysłuchania Polski w ramach procedury z artykułu 7. Spodziewał się pan marszałek jakiegoś załagodzenia sporu po przyjęciu nowelizacji przez polski Sejm, po rozpoczęciu przyjmowania tej nowelizacji? Nie bardzo na to liczę, dlatego że najwyraźniej również po deklaracjach pana Timmermansa widać, że tak naprawdę w całej tej kampanii chodzi o dostarczanie paliwa polskiej opozycji, żeby mogła straszyć Brexitem. Polexitem. No właśnie. Brexitem, nie trzeba straszyć, to już się dzieje. Tak. Michel Barnier przed chwilą prezentował wyniki tej umowy brexitowej, no, żeby mogli straszyć Polexitem, który nie ma polegać na tym, że ktoś postuluje wyjście z Unii Europejskiej, tylko że ustępujące władze Unii mają pretensje do Polski. Te pretensje mają uzasadniać to przekonanie o jakimś straszliwym zagrożeniu zaostrzenia relacji między Unią Europejską a Polską. Także ta kampania jest intencjonalna. Przy czym ja muszę powiedzieć, że bardzo krytycznie również oceniam całą tą awanturę sądową. No właśnie, i jak pan marszałek podsumowuje reformę sądownictwa? Na plus, na minus? Przede wszystkim, ja mówię, no rozmawiamy w Brukseli, ale rozmawiamy między Polakami, więc to jest nasza sprawa. Między sobą możemy rozmawiać. Im zawsze mówię, że nadużywają prawa, dlatego że Komisja Europejska wyraźnie przekracza swoje kompetencje. Natomiast te cele, które zadeklarował rząd, większość rządowa w tej sprawie, można było je osiągnąć w sposób zupełnie spokojny, korzystając z normalnych terminów zmiany członków Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to przyspieszenie nie było potrzebne. Profesor Rzepliński już dawno by nie był prezesem Trybunału. Mógł być nowy, mogła być obecna prezes, mógł być profesor Muszyński. Pani prezes Gersdorf w 2020 roku konstytucyjnie kończy swoją kadencję. No przecież PiS liczy na wygranie wyborów, więc za 2 lata spokojnie przeprowadziłby tą zmianę, a w międzyczasie można przeprowadzać zmiany inne. Poza tym no, bezpośrednie efekty tych zmian sądowych. Mamy w Polsce już 2 wyroki godzące radykalnie w status społeczny rodziny. 2 wyroki uznające ojcostwo lesbijskie, coś takiego. Tego nie było wcześniej. I teraz ja nie wiem, czy to jest to wahadło, którym PiS straszył, że sądy zaczynają wyrokować. A jakie wyroki panu marszałkowi dokładnie chodzi? Jeden wyrok sądu administracyjnego, który unieważnił wyrok sądu wojewódzkiego i drugi wyrok sądu wojewódzkiego, który uznał
dokumenty zagraniczne nadające taki status parze kobiet, które chcą występować jako matka i ojciec. No. Wcześniej takiego kwestionowania konstytucyjnego statusu rodziny nie było. To się zaczyna teraz. Ja nie wiem, czy to się zaczyna na przekór, czy to jest obraz nieskuteczności tej reformy sądowej, czy czego. Ale w każdym razie efekty jej no, nie spełniają tych nadziei. Czyli cel nie uświęca środków. A zmiany konsekwentnie prowadzone, mające za sobą autorytet prawa, zaprowadziłyby nas znacznie dalej, bez tej niepotrzebnej kontestacji, bez tych ataków ze strony Unii Europejskiej. Natomiast ja mam wrażenie, że czasami chodzi o to, żeby w sprawach zastępczych wywoływać spory między rządem i opozycją, żeby na przykład władza mogła występować jako ta siła przeprowadzająca radykalne zmiany, mimo że w sprawie Sądu Najwyższego widzimy, jak tych zmian się wycofuje, a z drugiej strony, żeby opozycja mogła występować jako ten gwarant obecności Polski w Unii Europejskiej i tak dalej. Ton polskiej polityki trzeba zmienić. To, z tymi ustawkami trzeba skończyć, trzeba się skoncentrować na zmianach rzeczywistych. A wyzwania rzeczywiste to takie jak na przykład wyzwanie demograficzne, o którym mówiliśmy, albo solidarności wobec rodzin, bo te rzeczy idą w parze. Wyzwania rzeczywiste to jest presja imigracyjna. Tutaj na szczęście rząd przyjął argumenty i zdaje się, że Polska odmówi udziału w globalnym pakcie imigracyjnym, ale to jest w ogóle wyzwanie zwiększania kompetencji Unii Europejskiej, Armia Europejska, podatki bezpośrednie. Do tematu Armii Europejskiej chciałam jeszcze przejść za momencik. I mówię, w tych sprawach trzeba się spierać, tak, będziemy o tym mówić. Tylko zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałam nawiązać do rzeczy bieżącej z naszego polskiego podwórka. Mamy list ambasador Stanów Zjednoczonych do polskiego premiera. Politycy PiS-u zareagowali bardzo ostro na ten list. Pod adresem pani ambasador pojawiły się niewybredne komentarze. Czy ta reakcja była słuszna? No, tego typu listy są bardzo złą praktyką amerykańskiej dyplomacji. Polska ceni Stany Zjednoczone, są naszym sojusznikiem, jesteśmy krajami zaprzyjaźnionymi, no, ale w związku z tym oczekujemy przyjaźni. No. Czy niech pani sobie wyobrazi, że polski ambasador pisze list do sekretariatu stanu po tej jednej z niedawnych konferencji w Białym Domu, kiedy prezydent Trump miał takie ostre starcie z dziennikarzem, który go pytał o, no jeszcze kryzysu nie ma, ale o to wyzwanie. Ale to nie jest podobna sytuacja, bo tutaj pani ambasador broni amerykańskich interesów, prawda? A to już jest w ogóle skandal. No ale my byśmy nie chcieli, żeby nasz ambasador bronił polskich interesów. Pani redaktor, no, jeżeli ambasador amerykański chce się zachowywać jak szef biura radcy handlowego, to naprawdę jest bardzo poważna degradacja i stylu, i statusu ich dyplomacji. Takich rzeczy absolutnie nie należy robić, a już w ogóle obrona interesów handlowych jakiejś grupy inwestycyjnej przy pomocy argumentów wolność słowa, demokracji i tak dalej naprawdę daleko przekracza granice, w których powinien się toczyć nasz dialog. Dlatego Amerykanie robią bardzo duży błąd. A rząd zrobi duży błąd, jeżeli to wszystko skończy się na takich chwilowych, emocjonalnych, właśnie nakręcających opinię publiczną reakcjach. No właśnie, i jak to się przełoży na relacje polsko-amerykańskie? A nie na spokojnym stanowisku, że my oczekujemy od Amerykanów rzeczywistej solidarności. Rzeczywistej solidarności. A propos tej solidarności, jakiś czas temu w Parlamencie Europejskim była Angela Merkel i mówiła, czasy, kiedy mogliśmy liczyć na innych, się skończyły. Skończyły się, panie marszałku? No ona to mówiła intencjonalnie, dlatego że to był argument za tym, żeby właśnie tworzyć armię europejską, bo mówiła, nie możemy liczyć na innych, czyli w domyśle na przymierze atlantyckie, na Amerykanów i musimy tworzyć armię. No pytanie, czy możemy liczyć... Właśnie, czy z tą wykładnią zgadza się pan z kanclerz Niemiec? No, poniekąd odpowiedź na to wczoraj dała reakcję Niemców na prośbę prezydenta Poroszenki. Ja nie oceniam tej prośby. Poroszenko prosił, żeby przymierze atlantyckie wysłało okręty na Morze Azowskie, a w pierwszym rzędzie Niemcy. No i Niemcy potraktowali, no nie potraktowali poważnie tego apelu odchodzącego prezydenta Ukrainy. No ale to pokazuje poziom ich zdolności do reakcji, czy w ogóle myślenia w kategoriach przeciwstawienia. A Stany Zjednoczone? Czy Europa może jeszcze liczyć na Stany Zjednoczone? No to jest sojusz, który funkcjonuje. Pamiętajmy, że mamy za sobą już prawie 30 lat
one trochę później ogłosiły niepodległość od nas, znaczy no, odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale kończy się trzecia dekada niepodległości państw bałtyckich. One w tym najbardziej wrażliwym regionie, jako ci najbardziej zagrożeni członkowie Przymierza Atlantyckiego, tak naprawdę są takim polem, gdzie można weryfikować jego skuteczność. No, to są państwa niepodległe, bezpieczne. Przez te 30 lat prawie nie było żadnych incydentów, które podważałyby ich niepodległość, więc oczywiście zawsze warto sobie stawiać pytanie, czy artykuł 5 w kryzysie będzie wykonany i tak dalej, ale to przymierze działa i zawdzięczamy to efektywności naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tą współpracę można pogłębiać, ale jak mówię jeszcze raz, należy zawsze Amerykanom mówić, że my będziemy tak otwarci na ich życzenia czy sugestie, jak oni są otwarci na nasz punkt widzenia. Panie marszałku, wspomniał pan o tym, że kanclerz Merkel mówiła te słowa, żeby położyć argument pod powstanie wspólnej armii europejskiej. Czy pan marszałek jest zwolennikiem tego pomysłu? Nie, jestem zdecydowanie przeciwny. I uważam, że bardzo niepokojące jest to, że władza co najmniej dwukrotnie wypowiadała się mocno za tym projektem. A dlaczego pan jest przeciwny? PiS uchodzi dlatego, że nie można zwiększać kompetencji nieodpowiedzialnej władzy. Widzimy, że ostatnie kilka lat nieodpowiedzialnej władzy, w sensie tutaj... Władz Unii Europejskiej. Widzieliśmy, ale władza Unii Europejskiej to Rada Europejska, czyli rządy krajów członkowskich. No, Rada Europejska tak, no, jest tą władzą zwierzchnią, to można powiedzieć. Ona reprezentuje tą suwerenną władzę państw, które zawarły traktaty, ale w praktyce polityka europejska jest prowadzona przez Komisję Europejską, a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest prowadzona przez wiceprzewodniczącego Komisji, oczywiście no, wybieranego w Radzie i tak dalej, ale widzieliśmy, do czego te władze Unii w ciągu tych ostatnich paru lat doprowadziły. No, kryzys imigracyjny, który był eskalowany za każdym razem, jak przewodniczący Komisji Europejskiej mówił o bliskim otwarciu legalnych dróg imigracji, a więc był eskalowany wtedy, kiedy w parlamencie bez przerwy trwała presja na legalizację nielegalnej imigracji. W żadnej sprawie do tej pory nie mogliśmy liczyć na efektywne działanie bezpieczeństwa ze strony Unii i przede wszystkim to, co najważniejsze, ja wielokrotnie powtarzałem, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony to powinno być wspólne stanowisko tych 3/4 państw Unii Europejskiej, które należą do Przymierza Atlantyckiego. Jeżeli tego stanowiska nie ma, jeżeli Niemcy budują Nord Stream 2, to o jakiej wspólnej polityce bezpieczeństwa możemy mówić? Stworzenie armii europejskiej to byłoby tylko, po pierwsze, ograniczenie możliwości polityki bezpieczeństwa państw członkowskich, a po drugie, no, dostarczanie nowych instrumentów presji władzom Unii Europejskiej. I absolutnie nie powinniśmy iść w tym kierunku. Ja się dziwię, że premier Morawiecki w czasie wizyty w Strasburgu mówił o tym, że trzeba rozwijać tą wspólną politykę bezpieczeństwa, nawet dając jej budżet wielkości 3-4% budżetu wszystkich państw, znaczy produktu wspólnego państw Unii Europejskiej. No, a czy taka armia nie zwiększyłaby bezpieczeństwa Polski? No w czym by zwiększyła? No, bezpieczeństwo Polski musimy zawdzięczać przede wszystkim naszej gotowości do obrony, bo jeżeli my nie będziemy się chcieli bronić, to nikt nas nie będzie bronił. A Unia Europejska nie ma w tej sprawie żadnego dorobku. Tak naprawdę zachęcanie Stanów Zjednoczonych do odsunięcia się od spraw europejskich, no zmniejsza bezpieczeństwo Europy, no bo kto nas będzie bronił? A czy istnienie wspólnej europejskiej armii nie sprawiłoby, że głos Unii, na przykład teraz w sprawie Ukrainy, w sprawie nowego kryzysu w Cieśninie Kerczeńskiej, czy nie sprawiłoby, że ten głos byłby lepiej słyszalny w Moskwie? Pani redaktor, każda kompetencja przyznawana Unii, armia, dług, podatki, bo w tej chwili o tych trzech rzeczach mówimy, będzie zwiększać jedynie presję na państwa członkowskie, dlatego że kryzys imigracyjny pokazał, że Unia, wbrew temu, co się czasami mówi, imperium, Europa i tak dalej, to jest nie tyle imperium, które chce zabrać władzę, żeby bronić państw członkowskich, ale to jest wielki mechanizm demontażu suwerennej władzy państw członkowskich w imię jakiejś globalistycznej idei. Przede wszystkim musimy zmienić politykę Unii. Nasza doktryna powinna być prosta. Tyle wspólnych kompetencji instytucji, ile wspólnych wartości
i interesów. Jeżeli rzeczywiście stworzymy jakieś pole wspólnych wartości, interesów, wtedy będziemy mogli dyskutować o tym, jak dla wykonania tych wspólnych interesów dobudować wspólne instytucje. Ale dzisiaj tego nie widzimy. No jak możemy, powtórzę jeszcze raz, jak my możemy tworzyć wspólną armię europejską, jeżeli my wspólnie jesteśmy w stanie zatrzymać budowy Nord Stream 2? I nie zatrzymaliśmy budowy pierwszego Nord Streamu. Panie marszałku, wczoraj późnym wieczorem wreszcie pojawiło się wspólne oświadczenie Unii Europejskiej w sprawie wydarzeń w Cieśninie Kerczeńskiej. Jest dużo słów potępienia, oburzenia. Nie ma natomiast zapowiedzi nowych sankcji. Jak pan ocenia to oświadczenie? No, to jest właśnie takie prowadzenie polityki przy pomocy oświadczeń, często maskujących rzeczywistą politykę, bo w Niemczech znowu pojawiają się głosy krytyczne Nord Stream 2, ale ja te głosy już tyle razy słyszałem. W ogóle dopóki prezydent Steinmeier nie objął urzędu prezydenta federalnego, to pani kanclerz Merkel mogła bez przerwy powtarzać, że polityką zagraniczną kieruje uczeń i najbliższy współpracownik kanclerza Schrödera, że socjaliści chcą tego Nord Streamu, ona nie chce, ale ma wielką koalicję i musi, nie chce, ale musi. W tej chwili już, kiedy Steinmeier został prezydentem federalnym, już nie ma tej wymówki i mówi otwarcie, że również CDU chce. Jeżeli oni przez jakiś czas znowu będą nie chcieli, to i tak będą musieli, więc dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę w tym wypadku. To po pierwsze. A tak naprawdę nasza rzeczywista polityka reakcji powinna polegać na tworzeniu równowagi strategicznej. Jeżeli Rosjanie gdzieś naruszają bezpieczeństwo krajów europejskich, to my powinniśmy tworzyć analogiczne przesunięcie proporcji bezpieczeństwa na naszą korzyść na innym odcinku. I tak naprawdę, gdyby czyli na przykład odpowiedzią na wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej, co powinno być? Wysłanie dwóch dodatkowych batalionów do Estonii i na Łotwę. I to by zawsze, za każdym razem dało Rosjanom do myślenia, czy warto tak naprawdę... Czy to nie byłaby eskalacja prowokować zapis? Nie, to nie byłaby eskalacja, dlatego że wzmacnianie potencjału obronnego, wzmacnianie przygotowania do obrony, a w tym wypadku wzmacnianie bezpieczeństwa tych najbardziej zagrożonych państw nie jest krokiem agresywnym, jest krokiem stabilizującym, ale oni powinni wiedzieć, że jeżeli oni liczą na niestabilność na swoich granicach, to ta stabilność będzie rosła za każdym razem, kiedy oni będą wykonywali działania agresywne. I taka polityka byłaby polityką realną. Natomiast polityka oświadczeń, polityka sankcji personalnych to jest raczej udawanie polityki niż jej prowadzenie. I my powinniśmy być tego bardzo świadomi. Dlatego Polska powinna przede wszystkim zawsze koncentrować się na swoich interesach, a brać udział w tych wspólnych przedsięwzięciach, które naprawdę nasze interesy chronią. I teraz, jeżeli chodzi o przymierze atlantyckie, to mówiłem, no ono działa. My widzimy jego efekty w postaci choćby tego, w postaci dotychczasowego bezpieczeństwa. Ale wielu komentatorów podkreśla, że Stany Zjednoczone stały się nieprzewidywalne. No tak, no to, a czy w okresie prezydenta Obamy były przewidywalne? Wojny w Syrii nikt nie przewidywał, ona się stała wskutek tego konceptu walki z Asadem do ostatniego żywego Syryjczyka. No, doprowadziło do wielkiej katastrofy. Trump ma koncepcję polityki opartej na relacjach, na równowadze sił po prostu. W tym sensie to jest jakiś nawrót do tego, co w czasach Reagana. To właśnie, czy tym bardziej Unia Europejska nie powinna rozbudowywać wspólnej armii, żeby właśnie tą równowagę sił ze Stanami Zjednoczonymi, tę kartę przetargową mieć? Kraje Unii Europejskiej mają armię, każdy z naszych krajów ma armię i nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy nasze zdolności obronne rozbudowywali, ale jak na razie to mamy sytuację taką, że tylko kraje naprawdę zagrożone, takie jak Grecja, Rumunia, Estonia i Polska i my, wypełniają to wspólne zobowiązanie przeznaczania 2% dochodu narodowego na obronę. No inne państwa tego nie realizują, natomiast chcą nam zabrać nasze kompetencje obronne. Pan prezydent Donald Trump upomina się o to nieustannie. Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę. Gościem Interii był Marek Jurek. Dziękuję państwu. Agnieszka Waś-Turecka.